No hej, witam Was ponownie. W tym filmie chciałbym nawiązać do mojego poprzedniego materiału Wujek Martin rządzi, strategia prosta jak budowa cepa. Chodzi o to, że nasunęły mi się pewne myśli i chciałbym to tutaj pokazać. Chciałbym przede wszystkim zasymulować jakąś taką trudniejszą sytuację, gdzie otwieramy więcej niż 3 transakcje i chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób właśnie pracuje kapitał, jaką się dywersyfikuje, w jaki sposób się hedżuje i czy to jakoś, nie wiem, diametralnie zwiększa nasze ryzyko, jeżeli my mamy więcej transakcji niż 5, niż 6. No zobaczymy, jak nam to się uda. No i tutaj przykładowo ja sobie, tutaj mamy taki wykres, tak, ja sobie tu otworzę transakcję na buy, tak, otworzę ją, transakcję inicjacyjną jednym mikrolotem. I tu jest taka jedna uwaga taka, żeby zaczynać zawsze tym jednym mikrolotem. Nieważne, czy macie kapitał mały, czy duży, no chyba, że macie taki już bardzo wielki, tak, powyżej 10K, no to wtedy można zacząć, nie wiem, jednym mini lotem, tak? Bo chodzi o to, że my nie wiemy po tej stronie, jak się zachowa wykres i my zaczniemy sobie tutaj tak naprawdę budować, tak? Ten nasz kapitał, tak? Zaczniemy budować te nasze transakcje, dodawać, piramidować je, tak? Będziemy tak naprawdę piramidować tutaj wolumenowo. Tak to się chyba fachowo nazywa. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? Tutaj widzimy, aktywowało nam tą transakcję, czyli w momencie, jak nam aktywuje transakcję, dopiero wtedy ustawiamy transakcję przeciwstawną, czyli możemy tutaj, nie wiem, powiedzmy gdzieś w tym miejscu ją ustawić, tak, i ona będzie już 2 mikrolotami. Teraz zobaczymy, co się będzie działo dalej. Widzimy, że nam to aktywowało. Jeżeli nam już aktywowało jakby tą transakcję przeciwstawną, to znowu do niej ustawiamy transakcję przeciwstawną, tak? Czyli w miejscu hipotetycznego stop lossa. Powiedzmy, że on byłby, nie wiem, gdzieś na tym poziomie. O, ja go dam gdzieś na tym poziomie. Będzie to już 4 mikroloty, czyli widzimy, jak już ten wolumen się piramiduje, tak? Jeden nakłada się na drugi, tak? No i będziemy patrzeć, co się dzieje dalej, tak? Ja jeszcze przewinę. O, znowu aktywowało nam ten wyższy wolumen, tak? Czyli wtedy mamy już tak naprawdę jednego mikrolota w grze, mamy 2 mikroloty i 4 mikroloty, czyli tak naprawdę mamy razem 7 mikrolotów w grze. Natomiast jak popatrzymy sobie tutaj na stratę, to jest tylko, zobaczcie, 78 centów. No ale to wiadomo, to nie jest jeszcze jeden lot, tak? Zobaczymy sobie, jak to wygląda w sytuacji, kiedy tych lotów będzie więcej. Czyli w tym momencie ja sobie znowu postawię tutaj hipotetyczny stop loss, to sobie tutaj postawię zlecenie kolejne. Czyli jeżeli mieliśmy teraz 4 mikroloty, to następne zlecenie będzie 8 mikrolotów, czyli zgodnie z zasadą razy 2. Zaraz damy sobie tutaj 8 mikrolotów, tak? No i będziemy tak szli coraz wyżej, tak? No i zobaczymy, co się stanie znowu. Już trochę przewinę, tak? Bo to będzie chyba taka dłuższa trochę konsolidacja, trudniejsza. O, widzimy, że nam aktywowało nam ten poziom, tak? I teraz tak, my nie musimy sobie jakby, jeżeli chcemy teraz do tego poziomu postawić zlecenie zabezpieczające, to gdzieś tutaj na górze, tak? No to zależy też od naszej strategii, od tego, jak gramy, tak? Tutaj to trochę jest dowolność, ale ja sobie postawię tutaj nad tym szczytem, po to tylko, żeby Wam pokazać, jak pracują te zlecenia, tak? I damy sobie tutaj kupuj, tak? I mieliśmy 0,8, czyli teraz otworzymy, może inaczej ja to zrobię. 0,16 teraz będzie następny, tak? Następna transakcja, damy 0,16, damy sobie złóż zlecenie, tak? No i będziemy dalej sobie szli. O, widzimy, wybiło nam to zlecenie, tak? Czyli już to zlecenie zaraz tu podciągnę, bo ja już nie widzę tych transakcji. Jeszcze chwileczkę. O, także było widać, tak? 0,16, zobaczcie, to jest tylko minus 25 dolarów, jak na razie to jesteśmy na tej stracie, tak? Czyli mamy 0,16, czyli transakcja przeciwstawna do tej, tak, będzie tutaj, gdzieś w tym miejscu, bo to chyba takie logiczne, tak? Czyli następna transakcja będzie 0,32. 0,32, tak? No i będziemy patrzeć, jak to dalej pracuje, tak? Widzicie?
jak to się wszystko zmienia, to nie jest tak, że my dokładamy i zwiększamy ryzyko nagle, tak? Tylko te transakcje, one się nawzajem hedżują i zobaczcie, pomimo tego, że mamy już tyle wolumenów tutaj odpalonych, no to akurat w tym momencie, tak, stratę mamy minus 3 dolary, nie? I ona będzie tak chodzić w takim range'u, w jakimś określonym range'u. Najważniejsze, żeby to było na przykład nie przekroczyło 50% konta, nie? No bo to wtedy wiadomo, jest margin call. Dlatego najlepszym takim range'em moim zdaniem jest jakby 10%. To jest taki idealny range, żeby dobrać sobie właśnie takie właściwości. Kolejnym range'em takim jest na przykład 20%, a maksymalnym takim range'em, jak ja stosuję, to jest ten tak zwany floating loss, tak? Czyli on nie powinien przekraczać 30%. Jeżeli on przekracza 30%, to wtedy musimy już zastosować kroplówkę do kapitału i tak, żeby zwiększyć ten kapitał, żeby ten range utrzymać jakby w ryzach, tak? Żeby na tym samym poziomie cały czas utrzymać. No ale w tej strategii raczej to się nie powinno stać. Natomiast no, ja nie mogę niczego jeszcze powiedzieć, bo to jest tylko taka koncepcja jak na razie do dopracowania. No ale patrzymy, jak ten kapitał pracuje, tak? Tutaj znowu mamy zysk 7,13. Tak jak żeśmy powiedzieli, naszym celem jest 10 dolarów, tak? O, już jest tutaj 10 dolarów, już jest zarobione, tak? No ale ja bym chciał jakby pokazać Wam, jak dołożyć jeszcze lota, tak? I żeby to było widać, jak to pracuje, tak? Także sobie poczekamy jeszcze, tak? Może ja sobie dołożę, żeby była transakcja przeciwstawna jakaś. W sumie mamy tu sell stopa, tak? Zaraz zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Tak. Chciałbym dojść do takiego poziomu, gdzie jest na przykład, nie wiem. No akurat tu jesteśmy w zysku, na nieszczęście, tak? No ale dobra, to jest symulacja, nie? I my musimy wiedzieć, w jaki sposób pracuje ten kapitał, tak? Na razie jesteśmy cały czas w zysku, tak? Poczekamy sobie, aż nastąpi strata jakaś. No niestety mamy problem tutaj ze stratą. Może ja sobie dodam kapitał w tym momencie, że zrobimy tak, że otworzymy jakąś transakcję na kupowanie. Tu mamy zaraz 0,32, tak, czyli... Aha, bo tam transakcja jest na dole. No to w sumie w tym momencie powinienem odpalić 0,32, tak? Zaraz zobaczymy. Wiecie, ja nie wiem, jak się zachowa cena. Nie, usunę tą transakcję. Słuchajcie, będziemy szli chyba zgodnie. Jeżeli cena spadnie, to będziemy szli zgodnie z planem. O, dobra, aktywowała mi się ta 0,32, czyli ta akurat transakcja jest niepotrzebna. Zobaczę, czy ją się dało usunąć. Może ja ją zmodyfikuję w ten sposób, że tutaj sobie postawię. Zaraz ją w jakiś sposób zmodyfikuję. Ona będzie 0,64. 0,64, tak, ok, dobra, i teraz będziemy patrzeć dalej, jak to będzie wyglądało, tak, widzimy, że tutaj jest, jaka jest strata, cały czas obserwujemy, no i to tak chodzi, widzicie, znowu tu jest, jesteśmy w plusie. Zobaczymy, jak się będzie aktywowało to 0, widzicie? O, 0,64 nam się aktywowało i mamy teraz minus 120, tak? I teraz ja znowu do tego 0,64 otworzę transakcję przeciwstawną, czyli to będzie 1,28, tak? Złożymy zlecenie i zobaczymy, jak to nam wszystko się ułoży. Zimno no zarabiamy, no tak czy siak zarabiamy. Wiecie, trudno cokolwiek pokazać tutaj, no bo niestety ten kapitał tak pracuje, że te transakcje się cały czas hedżują. Nie ma tutaj jakiegoś takiego dramatu, tak, żeby coś tutaj się działo. Zobaczcie.
Widzicie? Ja tutaj cofam to cały czas, żeby prześledzić tą historię, jak to wygląda, jakie to były straty. Minus 60, minus 40, minus 14. Tutaj są dodatnie 63, 63. Minus 40, minus 50, minus 60, minus 35. Cofamy się, cofamy, zobaczymy, jakie to były. Jakie to było? Minus 95, minus 100, minus 120, minus 160, minus 180, tak? Minus 180. Czyli jak widzimy z całej tej operacji, jak do tej pory, minus 180 było najwięcej, tak? Największa strata to była minus 180. Mamy jakąś większą? Nie, nie ma. No nic, największa strata, widzicie? Konsolidacja była naprawdę, nie wiem, trwała chyba, nie wiem, wiele dni. I największa strata to była minus 180. Czyli jeżeli ja tutaj mam taki przykładowy rachunek $500, ale przy wiadomo, że przy 1000 dolarów, jeżeli byśmy grali właśnie tą metodą, to ta największa strata minus 180 to jest tylko 18% obsunięcia kapitału. Czyli to jest tak naprawdę, nie ma tutaj żadnego zagrożenia jakiegoś dla rachunku. Jeżeli wiadomo, ta strata by przekroczyła te 30%, no to już wtedy dopiero pojawia się pierwsze ryzyko, tak? Tak naprawdę, bo 50%, no to już uznajemy to, że to jest margin call, tak? Także słuchajcie, no tyle, co Wam chciałem pokazać. Myślę, że tak na jakby na marginesie, tak? Na takim zapleczu wyjaśniłem to w jakiś sposób i żeby jakby nie patrzeć na to, że my dokładamy, tak, piramidujemy te transakcje, tylko chodzi o to, że one są, jedna jest na sell, druga jest na buy, później jest na sell, jest na buy i one się tutaj w pewien sposób równoważą, tak, one się hedżują, a ta różnica wolumenów, ona nam po prostu zwyczajnie powiększa tutaj rachunek, no i na tym ma to wszystko polegać. Także słuchajcie, trzymajcie się, próbujcie tej gry na demo, zobaczcie, jak to pracuje. Myślę, że każdy, kto zrozumie, w jaki sposób działa martingał i w jaki sposób działa hedging, no to już zawsze będzie to stosował i będzie widział, że jednak to ma przewagę. Trzymajcie się, cześć.